W tym lokalu za mną, pod tym budynkiem, w tej przybudówce, mieścił się kiedyś duży sklep. Sklep, w którym zapotrzebowali się okoliczni mieszkańcy. W tej chwili ten lokal został podzielony na mniejsze lokale, mniejsze pomieszczenia. W jednym z tych pomieszczeń znajdują się mieszkania na wynajem. Tam właśnie wczoraj, w poniedziałek 25 lipca 2022 roku, policja stwierdziła zgon dwóch osób. 61-letni mężczyzna zmarł prawdopodobnie. Powstania zgonu wykaże sekcja zwłok, ale mężczyzna zmarł prawdopodobnie w wyniku uderzenia ciosu nożem. Drugi z mężczyzn popełnił samobójstwo. Co dokładnie zaszło w tym mieszkaniu, to jest to przedmiotem ustalania prokuratury. Wciąż przesłuchiwani są świadkowie. Mi udało się ustalić dzisiaj, że w tym lokalu od jakiegoś czasu przebywali pracownicy sezonowi, głównie z Ukrainy. W tej chwili mieszkało tam łącznie 5 osób, czyli 3 osoby są w tej chwili w pracy, są poza tym mieszkaniem. Pan mieszkał z nimi? No. Od jak dawna? No, że miesiąc, wiesz. Miesiąc? Ile tam jest pokoi w tym mieszkaniu? Pokaż mi pan 2. W środku, mogę tam wejść? A. To ot, tu trzeba odkręcić, ja znam cię zakrętu, bo ja z policji idę. Pan z policji idzie prosto? Tak. Nie ma pan kluczy? A, nie. Nie ma pan kluczy. To gdzie pan teraz będzie mieszkał? W policji mieszkało, ale my zabrali wsi to i wypuścili z policji. Mhm. Pan zeznawał na policji, tak? Pan tak. Był świadkiem tego, co tu się wydarzyło, tak? Tak, byłem piszczą. Kim byli ci panowie? Jak oni się nazywali? Jeden był Mirek, a drugi Andrzej. Przyjechał jakiś pan, on dawał im tam na dzielim. Chleb kupiał tam, papierosy. Ktoś im kupował jedzenie i papierosy, tak? Tak. Oni pracowali gdzieś? Utrzymywali się z czegoś? Mieli nie pracowali nigdzie. A mieli jakieś świadczenia typu renta, czy emerytura, czy cokolwiek? Ja nie znaję tego nic. Co będzie dalej? Co wykaże śledztwo? Czy potwierdzą się przypuszczenia prokuratury, która przedstawiła potencjalny przebieg zdarzeń, że po prostu ta śmierć, jedna i druga, do tych śmierci doszło w wyniku zwykłego nieporozumienia, zwykłej sprzeczki, która w pewnym momencie przybrała tak tragiczny obrót. Co jest istotne i co jest ważne? Okolica, w której się znajdujemy, jest bardzo spokojna. To jest osiedle Hełm w Gdańsku. Obok są domki jednorodzinne, tutaj też są bloki. Mieszkańcy, z którymi udało się porozmawiać, no, uważają, że jest to spokojne miejsce. No, było to spokojne miejsce do tego czasu, właśnie do tego poniedziałku i tego tragicznego zdarzenia. Będziemy musieli poczekać na wyniki ustalenia prokuratury, tego co wskaże również sekcja zwłok, która prawdopodobnie odbędzie się, jeśli nie we wtorek 26 lipca, to na pewno w tym tygodniu, ostatnim lipca, będzie ta sekcja i wtedy poznamy dokładne przyczyny zgonu i ustalenia śledczych, które wskażą, że być może tak naprawdę tutaj doszło do właśnie takiej tragedii, która zaczęła się i zakończyła w tym mieszkaniu bez ciągu dalszego. Gdyby tak było faktycznie, że osoba, która popełniła samobójstwo, dopuściła się zabójstwa współlokatora, to wówczas śledztwo, które jest prowadzone przez prokuraturę rejonową w Gdańsku z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli zabójstwo, zostanie umorzone.